Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Tomek Szwajgierd, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś porozmawiamy o tym, że pójdą za to siedzieć. Nie za zatrucie, bo nie wiemy, kto zatruł, ale za to, że wiedząc o zatruciu, nie podejmowali żadnych działań. Wiadomo przynajmniej, i wiadomo było od 16 dni, zanim rząd podjął jakiekolwiek działania. Alert RCB, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, pojawił się 12 sierpnia, czyli ponad 15 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. W tym czasie wiele osób korzystało z Odry, kąpało się, łowiło ryby, przebywało nad rzeką. Te wszystkie osoby, jeżeli ulegną zatruciu, będzie to wina braku reakcji rządu. Jak, do czego to dochodziło, najlepiej świadczy występ wiceministra infrastruktury Grzegorza Witkowskiego, który 12 sierpnia wystąpił i odpowiadając na niewygodne pytania, wystąpił nad rzeką, nad Odrą, odpowiadając na niewygodne pytania przedstawicielki Stowarzyszenia 515, które zajmuje się edukacją na temat rzek oraz ich ochroną, zadeklarował, że wejdzie do wody. Później, i że nie, że w domyśle, że wszystko jest bezpiecznie, 12 sierpnia. Oczywiście nie wszedł do tej wody. Mówił, że musi się przebrać, poszedł. Później zdenerwowany, co dziennikarze odnotowali, twierdził, że Morawiecki mnie tu wysłał, bo sam nie chciał przyjeżdżać. Takie słowa mówił do towarzyszącego mu polityka. To jest taka taktyka, Tomku, którą znamy. Taktyka, którą już porównywaliśmy do taktyki sowieckiej, znanej chociażby z katastrofy w Czarnobylu. Katastrofy, która po tym, jak się wydarzyła, była dużo bardziej dotkliwa. Zginęło dużo więcej osób, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio w wyniku choroby popromiennej, ponieważ chowano głowę w piasek, ponieważ nie chciano za wszelką cenę podać informacji. Ja może przypomnę, bo większość pewnie naszych widzów średnio pamięta 1986 rok, ale Polacy i kraje socjalistyczne dowiedziały się o wybuchu z mediów zagranicznych. Które dostały informacje od stacji pomiarów radioaktywności skandynawskiej, które wykazały drastyczne zwiększenie promieniowania. W tym Z wolnej czasie, Europy. to tak, bo potem Wolna Europa cytowała, w tym czasie polskie władze ustami słynnego rzecznika Jerzego Urbana mówiły, że wszystko jest w porządku, że trzeba sobie iść do lasu i wypoczywać, nic się nie dzieje, a komunikaty w telewizji były poilustrowane zdjęciami roześmianych dzieci bawiących się na łąkach, lasach i tym podobnych rzeczach. PiS dokładnie robił to samo. Udawał, że problemu nie ma. To jest właśnie to, o czym my wiele razy mówimy. Oni po prostu liczą, jak się pojawia jakiś problem, że jakoś to się rozwiąże, że to problem zniknie. Nikt nie chce podejmować decyzji. Wszyscy się czują niekompetentni i słusznie zresztą, bo zwykle są niekompetentni. Natomiast po prostu tam nie ma ludzi kompetentnych, którym można powierzyć reakcję. Czy uwierzycie Państwo, że Anna Moskwa, która jest ministrem klimatu i środowiska, od 26-7 lipca, kiedy ta wiedza o tej katastrofie była już w wodach polskich, nie rozmawiała na ten temat z mężem, który jest wiceprezesem tam w zarządzie? No, drodzy Państwo, i my tutaj zwracamy uwagę na jedną rzecz, Tomku. Oni pójdą za to siedzieć. Za to konkretnie. Nie za zatrucie, tylko za brak działań. Tak, szanowni państwo, Janku, ja podam państwu jeszcze jeden przykład, że ciężko będzie tłumaczyć się, że ten na przykład obszar był poza sferą zainteresowań w danym momencie. Odsyłam państwa do projektu ustawy, której ojcem był Jarosław Kaczyński razem z Kamińskim i z Wąsikiem. Ustawa dotyczyła likwidacji de facto RCB. Ale Tomku, ona nie weszła w życie. W przy klęskach żywiołowych.
Także niewątpliwie nie spodziewam się, żeby Jarosław Kaczyński już teraz nagle przestał się interesować tym, tą dziedziną, tą częścią funkcjonowania państwa i nikt mu nie powiedział, że występuje taki problem. Będzie trudno to wytłumaczyć. Tam była sytuacja tego typu. RCB podlega nadal premierowi. Mateusz Morawiecki przyznaje, że dowiedział się 10 sierpnia. Drodzy Państwo, to i tak jest dwa dni. To też, tu też jest już odpowiedzialność. Skoro on się dowiedział 10 sierpnia, dlaczego ostrzeżenie poszło 12? To jest po prostu rażący sposób niekompetencji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyłające alerty podlega bezpośrednio premierowi. Ale tak naprawdę ta informacja u nich była dużo wcześniej. Pytanie jest teraz, kto wiedział? Oni się oczywiście będą kryć, będą zwalać winy. Prawdopodobnie będzie tutaj na zasadzie takiej, że będą zastanawiali się, kogo mogą rzucić na pożarcie, gdzie mogą oberwać odpowiedzialność. Natomiast nawet to, co teraz już chlapnął Morawiecki, że 10 sierpnia się dowiedział o tej awarii, a alert RCB wyszedł dwa dni później, proszący ludzi, aby się trzymali z daleka od wody i nie kąpali się i nie dotykali jej. Dwa dni, drodzy Państwo. Dlaczego on nie dopilnował, żeby to było zrobione natychmiast? Janku, ja mam inny apel. Ja mam inny apel, ponieważ ja wielokrotnie byłem świadkiem sytuacji, gdzie ktoś chciał oficjalną wiedzę otrzymywać dopiero wcześniej, jak mógł się przygotować na to, co zrobi. I tutaj mam taki apel. Szanowni Państwo, a może wszyscy Polacy złożą się na taką nagrodę dla sygnalisty, który powie, kiedy tak naprawdę, ale nieformalnie, w sposób już nie w pełni udokumentowany, dowiedział się o tym problemie. Inaczej, ale taki, żeby można było udowodnić. Tak. No, tylko i wyłącznie. Sygnaliści z pewnością. I tutaj są sygnaliści potrzebni. Od kiedy tak naprawdę wiedzieli? Bo że wiedzieli, to jestem tego pewien i patrzyli... Ale po kolei. Od kiedy wiedział Jarosław Kaczyński? Od kiedy wiedział Mateusz Morawiecki? No, drodzy Państwo, pan Mateusz Morawiecki ma historię kłamstwa taką, że można go, już nawet sugerował nawet pan poseł Bartosz Arłukowicz, że jako lekarz rozpoznaje u niego patologiczną skłonność do mówienia nieprawdy. Więc jeżeli on powiedział, że dowiedział się 10, to możecie Państwo być statystycznie przekonani, że na pewno skłamał. Więc no, trzeba byłoby zrobić taką zbiórkę. Myślę, że są politycy tutaj, którzy mogliby ewentualnie organizacje, które są pożytku, które mogłyby tutaj zagwarantować przede wszystkim weryfikację takiej informacji, bo to musiałaby być informacja, dzięki której można udowodnić, że Jarosław Kaczyński dowiedział się takiego a takiego dnia, Mateusz Morawiecki takiego a takiego dnia i kolejni urzędnicy. To jest też pytanie, dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości nie reaguje? No, drodzy Państwo, wiecie, jak Zbigniew Ziobro jest czuły na punkcie swojego wizerunku medialnego, jak zawsze chętnie, gdzie jeżeli to uważa, że jest zastosowne, to wysyła swoich prokuratorów śledczych i ogłasza to na konferencjach prasowych. Pamiętacie, jak po Buczy ogłosił, że idzie po Putina? No. Janku, bo we wszystkich instytucjach związanych z dochodzą środowiska i w Wodach Polskich, tam jest wyjątkowo dużo ludzi z Solidarnej Polski. Po prostu. No jest, już nie ma o czym mówić. Tutaj rzeczywiście z tym będzie bardzo duży kłopot. W podziale łupów tak wypadło. W podziale łupów. No to jest ich działka. No. Pan minister Zdoba, wcześniej pan minister Woś, no naprawdę tam to jest ich działka. Już nie mówię o tych innych politykach, którzy nie są, tak powiem, z tak zwanej Erki czy z tego świecznika. Także to jest naturalne. Ja bym tutaj jeszcze zwrócił uwagę, już tak humorystycznie, jakbyście Państwo zobaczyli, odezwała się pani sędzia Pawłowicz. Pani sędzia Pawłowicz no, powiedziała dokładnie to, co my żeśmy zasugerowali Państwu wcześniej, że tutaj inni szatani też są czynni. I ona upatrywałaby tutaj w tej katastrofie naprawdę udziału jakichś innych państw. No to powiem Państwu, że od kiedy pani minister Pawłowicz ma jakieś... Łącze w postaci
tych funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, no to te informacje muszą, no to gratuluję tego Znaczy, łącza, to jest tak, że ktoś jej sączy narrację, którą ona ma sączyć nam wszystkim. To jest pani Krystyna Pawłowicz pełni funkcję takiego pudła rezonansowego. taki To jest Żyrinowski. tak, to znaczy ona przekazuje rzeczy, które władza chce usłyszeć publicznie, ale nie chce się pod nimi podpisywać. Raz Żyrinowski. Kiedyś takie funkcje to jest też funkcja odwracania uwagi, a dla Jarosława Kaczyńskiego jest też funkcja dodatkowa deprecjacji Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi państwu, drodzy państwo, o to, że Jarosław Kaczyński de facto zmienił ustrój Polski, zmienił go nielegalnie. To znaczy, żeby zmienić ustrój Polski, trzeba byłoby zmienić konstytucję. Jarosław Kaczyński większości konstytucyjnej nie miał i już nie będzie miał nigdy. I żeby zmienić ustrój, dokonał zamachu stanu poprzez nielegalną likwidację Trybunału Konstytucyjnego. I teraz, żeby ośmieszyć do reszty instytucję Trybunału Konstytucyjnego, umieścił tam panią Krystynę Pawłowicz, której kazał po prostu wykonywać robotę hejtera z pozycji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To Pan tak prokurator jakby. Janku, nie zapominajmy. Słucham? Pan prokurator Piotrowicz, nie No zapominajmy, tak, tak? ale Piotrowicz, słuchaj, on się trzyma z daleka, a Pawłowicz robi z siebie po prostu. Działa jak hejter, tak jak działała wcześniej, jak hejterka normalna. Tak, pozwolili jej utrzymać tą robotę, żeby deprecjonowała Trybunał Konstytucyjny. To jest tak naprawdę deprecjacja sądów. To jest tak, jak ludzie nie rozumieją, dlaczego Kaczyński kazał przeprowadzić losowanie. I jeszcze to publicznie zrobiono, że sędzia Sądu Najwyższego, pierwsza sędzia Sądu Najwyższego losuje kulki, żeby określić tych, którzy będą sądzili sędziów. No, czy można sobie wyobrazić lepszą metaforę niż granie w kulki? Przecież to jest po prostu, to było celowe poniżenie środowiska sędziowego, celowa kpina ze sprawiedliwości, celowe obniżenie autorytetu sędziów w oczach obywateli. Szanowni Państwo, w tej chwili jest taka narracja, ja nie wiem, kto w ogóle tutaj ludziom związanym z PiS tą narrację przedstawił, że a przecież nie było rtęci i to jest podstawowa sprawa. No nie ma, nie stwierdzono rtęci. Wiecie Państwo, to mi to przypomina, bo tak pośmiały się wiewiórki ze mną, że w tej chwili rzeczywiście, no akurat przepraszamy za ten taki frywolny język, ale tak. Ci ludzie są tym skażeni. Teraz jest taka sytuacja, że rzeczywiście nastąpiła tragedia. Zięć zabił teścia w Warszawie siekierą. No to w tej chwili, gdyby było takie tłumaczenie, że nieprawda, bo on tą siekierą uderzył tylko w głowę, a wy mówiliście, że jeszcze uderzył raz w rękę. Nie żyje, prawda? Jest wielka tragedia. Tak samo z tą rtęcią. Czy te ryby ożywiły się, czy jest od tego, czy Ale jest no ale ta, to nie, ale na razie tragedia mniejsza? tak naprawdę nie ma na razie wiedzy na temat tego. Ta rtęć, którą znaleźli Niemcy, ona się nie wzięła z niczego. Wiele wskazuje na to, że była to pochodna procesu bielenia przerabianej makulatury. Bo obecnie, drodzy państwo, w procesie przygotowywania papieru do tworzenia papieru z makulatury używa się środków chemicznych, właśnie chlorku rtęci. Używa się do tego, żeby tą masę po prostu wybielić na samym końcu, żeby ona była biała. I jest ogromny popyt. To wszystko się zgadza. Druga połowa roku od momentu, pierwsza połowa roku od momentu ataku Rosji na Ukrainę, od momentu, gdy było jasne, że wprowadzono sankcje i zakazano zakupu celulozy w Rosji, bardzo opłacalny stał się i też konieczny przerób makulatury na papier do wykorzystywania do różnych rzeczy. I te zakłady, które mogły to robić, zaczęły to robić na bardzo dużych wolumenach. Częściowo ich instalacje nie były przygotowane do takiego zwiększenia. Instalacje, które chroniły środowisko, nie były przygotowane do takiego zwiększenia przerabianej masy.
chciwość powodowała, że oni to robili nadal. No i te produkty uboczne tego przerobu po prostu zaczęły tutaj lądować w rzece. Gdyby uwierzyć w to, co wypisują ludzie podpisujący się jako pracownicy tej firmy w internecie, no to ktoś musi to zweryfikować, to mieliśmy do czynienia po prostu z systematycznym wywozem nieczystości. Tam piszą ludzie dosyć konkretnie, że byli zapraszani na nocki, tak zwane, dostawali 1000 zł gotówką i wylewali około 300 litrów do Odry. I oni mówią, że oni nie wiedzą, co wylewali, ale wylewali, bo kazali. I że mówią, że teraz, jak się rozpętała, że rozpętała się afera w mediach, no to pracownicy, uwaga, są straszeni wywożeniem do lasu. To są cytaty z internetu. No, powiem, drodzy Państwo, to nie jest jakiś wielki problem dla służb policji ustalenie, kto wpisuje z jakiego IP te komentarze, dlatego że to naprawdę potrzeba jakiejś wielkiej, bardziej specjalistycznej wiedzy, żeby się ukryć w internecie. Nie sądzę, żeby ci pracownicy myśleli, wpisując takie dosyć nawet żywiołowe komentarze, bo jeszcze się denerwują, że ich komentarze ktoś wycina i że one znikają. Natomiast jakoś dziwnym trafem od tych paru dni nikt tego nie chce robić. Mamy tak naprawdę zacieranie śladów. To, co oni teraz robią, ja może przypomnę, jak nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale jak był słynny wypadek z udziałem pani Beaty Szydło, to zebrano dowody od ludzi, nagrania świadków, etc. i następnie wszystko, co można było, zniszczono. Zniszczono te dowody. Zaczęto tych świadków odsądzać od czci i wiary. Ten albo ale on, nie, ale, tamten to, miał ale oni, jakieś przede te wszystkim, problemy. Oni przede wszystkim zniszczyli nagrania. To też, oczywiście. To zebrali okazało, i zniszczyli. I teraz, drodzy Państwo, mamy pełne prawo po 7 latach takiej władzy i tego, co oni robią, bo na razie poszły, bo prawda jest taka, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wciąż podlega premierowi. Tak jak zwrócił uwagę Tomek, skoro Jarosław Kaczyński firmował zmianę ustawy, to zdaje się doskonale zdawał sobie sprawę, jak to funkcjonuje. Pytanie jest, on oczywiście dziś powie, że on jest szeregowym posłem, był w drodze na urlop. To pytanie, dlaczego na ten urlop nie dojechał? Może dlatego, że myśmy go postraszyli, że mu się żelazko, że żelazko zostawił i że nie będzie miał do czego wracać, a może dlatego, że jakoś doszedł do wniosku, że mu się atmosfera tam nie podoba nad tą Odrą. Nie zjadł ryby. No właśnie, może to, wiecie, drodzy Państwo, Jarosław Kaczyński jest strasznie czuły na punkcie swojego zdrowia, nie wie czemu, no bo powiedzmy sobie, nic dobrego z tego, do jego dbania o zdrowie dla Polski nie wynika. Także, szanowni państwo, ja już teraz takim kontynuujemy tą chociaż na chwilę tą formę żartobliwą, że dla zdrowia psychicznego, no to szanowni panowie z zespołu ochronnego pani sędzi Pawłowicz, pani profesor Pawłowicz, wiecie, że w tej chwili gracie mniej więcej tak jak role, jak aktorzy w serialu, którzy są później zaszufladkowani. Jak wy później będziecie chronić dalej inne osoby? Tak rzeczywiście dla higieny do szefa SOP-u zmieniajcie te, nie wiem, czy pani Pawłowicz będzie zadowolona, ale zmieniajcie te zespoły ochronne, bo chłopaki już tak ugrzęzną i zawsze będą mówili, a bo to był tamten. Szkoda chłopa rzeczywiście. Tak. Natomiast wiesz, Tomku, może by tak na przykład, skoro Jarosław Kaczyński twierdzi, że od końca sierpnia wraca na trasę po Polsce, to może by mu tak zaplanować, może byśmy pomogli mu zaplanować jakąś trasę wzdłuż Odry. No tak, wzdłuż Odry, tak. To żeby świetny, mógł opowiadać w tych, o tym świetnym, sprawnym państwie PiS, które świetnie reaguje, które dba o obywatela, które... Ludzie łowią ryby, odpoczywają, idą sobie tutaj na Dodrę. No świetnie, to świetny pomysł. Wiesz, jeszcze ja bym wysłał również tam, gdzie CPK buduje te swoje linie kolejowe i jeszcze inne rzeczy, bo rzeczywiście ludzie tam mają na temat PiS-u świetne zdanie. I to są ludzie, którzy statystycznie wynika z tego, że byli elektoratem PiS-u. Naprawdę są zadowoleni. Tak jak tu, pojechać... Znaczy, ja nic nie chcę mówić, ale jak ktoś głosował za PiS i teraz ma konsekwencje, ponosi rządów PiS, to powiem tak, to przynajmniej jest związek przyczynowo-skutkowy. Tak. Natomiast wiesz, Tomku, myśmy na PiS nie głosowali, a mamy związki przyczynowo-skutkowe. Cały naród ma związki przyczynowo-skutkowe, no to niestety tak to wygląda.
Ale już niedługo, no naprawdę Więc drodzy niedługo. Państwo, mamy sytuację, jaką mamy, czyli mamy szukanie odpowiedzialnych. Jedno jest pozytywne, Janku, przepraszam bardzo. Rzeczywiście próbujecie już po cichu, mimo tej całej wcześniejszej awantury i nagonki na Niemców, podlizujecie się do Niemców, rzeczywiście już grzecznie, nawiązujecie już na życzenie Słuchaj. Jarosława te kontakty takie, które kiedyś zostały zarzucone, bo dawniej rzeczywiście szefowie tych oddziałów Straży Granicznej czy inni mieli dobre kontakty i teraz by było źle, ale teraz już jest znowu dobrze. Rozmawiać z tymi wszystkimi odpowiednikami. Wiesz, mają kartę przetargową, Tomku, której na pewno użyją, czyli Volkswagen dopuścił się zatrucia w Polsce środowiska i nikt w Polsce go nie ścigał za to. Pytanie, którymi kanałami uzgodniono, bo że PiS tej rzeczy nie zrobił za darmo, to ja jestem stuprocentowo przekonany. Ktoś w Polsce dogadał się politycznie z Niemcami, że Volkswagen nie jest ścigany za zatrucie polskiego środowiska, naprawdę na gigantyczną sprawę. Musicie Państwo zrozumieć, w 2015 roku wyszła na jaw gigantyczna afera zatrucia środowiska na całym świecie, gdzie sprzedawane były auta Volkswagena, bo to są różnych marek były. Ale chodziło o ten koncern. W Polsce doliczono się, że wprowadzono do sprzedaży na fałszywych papierach 175, około 175 tysięcy aut. W niektórych wypadkach te przekroczenia norm różnica od tego, co było faktycznie, od tego, co było zadeklarowane, wynosiła 40 razy. Czyli takie auto tak naprawdę zanieczyszczało środowisko 40 razy bardziej, niż miało zanieczyszczać wedle deklarowanego danych do homologacji. I Polsce należy się w tej sprawie, należało się, my o to mówiliśmy, odszkodowanie rzędu około 20 miliardów złotych, gdyby przyjąć kwoty, do których wypłacania zobowiązał się Volkswagen w Stanach Zjednoczonych. I to uwaga, tylko w wypadku zawarcia ugody, że w ramach tego, że nie będzie procesu, że to nastąpi od razu, bo gdyby miało dojść do procesu, te kwoty powinny być jeszcze dużo bardziej, wielokrotnie większe. Ale oprócz odpowiedzialności finansowej, na przykład w Stanach Zjednoczonych posadzono jedną z osób, która podejmowała decyzję w tej sprawie, świadoma tego, że zatruwa środowisko i świadoma, po prostu świadomie wprowadzała te oszukane towary na amerykański rynek. I Amerykanie postawili tego, że musicie przynajmniej jednego dyrektora, jednego prezesa musicie po prostu dać do naszego pierdla, bo ktoś musi za to beknąć. Bo nie może być tak, że taki numer jest robiony i nikt nie ponosi odpowiedzialności. No więc teraz zapewne, drodzy Państwo, nasi tutaj geniusze, bo ja miałem takie właśnie plotki, że wyciągną i będą biec właśnie tutaj do Niemców, ale my Wam odpuściliśmy Volkswagena, więc Wy nam zostawcie z nas w spokoju z tą Odrą. Janku, tu jest jeszcze jedna bardzo poważna odpowiedzialność, którą zrozumcie, mówię do Kaczyńskiego i do tej całej bandy. No niestety tak to trzeba nazywać po imieniu. Zwróćcie uwagę, że jest również taka odpowiedzialność, jak sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa. Zobaczcie, przecież facet, który sobie przyniesie niewypał i położy go w piwnicy w bloku, jest ciężki, naprawdę ma wielką Nic odpowiedzialność. osobistego, panie Michale Dworczyku. Nic osobistego, bo to Dworczyk Nie. został za to skazany. Na zawiasy. Dlatego, szanowni państwo, a co dopiero ktoś, kto można mu udowodnić sprawstwo kierownicze, można mu udowodnić to, że tutaj nie dopełnił obowiązków i naraził na powszechne niebezpieczeństwo tyle milionów ludzi. No to jest pytanie, drodzy Państwo, teraz co się będzie działo? Teraz jest pytanie teraz takie, Czy to nie tylko jak wielu Polaków będzie miało problemy zdrowotne wynikające z faktu, Janku, nie musi mieć problemów zdrowotnych. Już narazili na powszechne niebezpieczeństwo. Oni już to to zrobili. jedno, bo to jest jedno. Ale pytanie jest takie, na przykład chociażby Mateusz Morawiecki, 10 wiedział, rzekomo. Ja mu nie wierzę, nie wierzę mu jak psu, bo został tyle razy publicznie przyłapany na kłamstwach, że jestem przekonany, że dlaczego miałby tym razem mówić prawdę. Więc, ale weźmy tylko te 2 dni. Przez te 2 dni, o których na razie on się przyznał, czyli on wiedział od 10, a alert pierwszy wysłali 12. I to jeszcze
Wysłali ten alert 12, ale w międzyczasie ich ludzie, jak wspomniany wiceminister infrastruktury, wychodzili i gadali głupoty, że woda jest bezpieczna, zaraz wejdę do wody. Więc to też pokazuje, drodzy Państwo, ten burdel, który tam jest, że oni sami nie wiedzieli, że Morawiecki nie chciał przyjeżdżać, wysłał wiceministra infrastruktury, a wiceminister infrastruktury nie wiedział, co ma powiedzieć. Jemu nikt nie powiedział, czy to jest bezpieczne, niebezpieczne, no po prostu koleś wychodził i mówił z głowy, czyli z niczego. Nie miał zielonego pojęcia. To jest po prostu, to jest nie, bo to jest dramat, polega na tym, że ci ludzie nami rządzą. To jest, drodzy Państwo, w taki sposób, bo to jest, ja zawsze mówiłem, że niestety to jest ta kiepska rzecz, właśnie tutaj Jarosław Kaczyński będzie podnosił, że on wygrał demokratyczne wybory. No wygrał demokratyczne wybory i to polega na tym, że zwykle jest założenie, że jak ktoś ma tyle rozumu, żeby wygrać wybory demokratyczne, to nie posadzi na kapitanie, jako kapitana statku, nie posadzi kolesia z maturą. Ale wiesz, tutaj wiesz, to niestety ten przykład Piłsudskiego, który on tak lubił powoływać, jest bardzo dobry, bo Piłsudski był kompletnym dyletantem wojskowym. Był facetem, który miał maturę, dostał pułkownika, czyli brygadiera od Austriaków, no bo ktoś musiał to ufirmować, te legiony, a potem, uwaga, w 1920 roku w uznaniu własnego geniusza na własne imieniny sam siebie nominował na marszałka z okazji własnych imienin. No i tak został marszałkiem Józefem Piłsudskim. No drodzy Państwo, koleś sam sobie przyznał marszałka zaraz po pułkowniku, którego to dostał. Cały mit ale to jest tak, tylko że mit potem, wansacji. Tylko drodzy Państwo, potem jak on zaczął kierować tymi wojskami, to Rosjanie się znaleźli pod Warszawą. Tak. Tylko całe szczęście wtedy, to on dostał załamania nerwowego i zostawił to w rękach zawodowców generała Tadeusza Rozwadowskiego. I tutaj też jest tak, że problem polega na tym, że ja ostatnio rozmawiałem z ludźmi związanymi z polskim wywiadem. No i ja tam się pytam, czy kogoś za przeproszeniem popieprzyło w sprawie słynnego pana handlarza bronią i handlarza respiratorami. No przecież jak mogli tak spartaczyć tą sprawę, ja już nie mówię o złodziejstwie. Jak już ukradli, to chodzi o to, jak oni to po prostu zrobili. No, rozwiązali. Tak, rozwiązali tą sprawę, że przecież ta śmierć w Albanii, ta rzekoma kremacja, przecież to wszystko po prostu, to jeszcze nawet nie wiadomo, co skremowali, jak skremowali, kogo skremowali, że to wszystko po prostu to wygląda po prostu jak komedia, taka dosyć najwyższych lotów. No co usłyszę tekst, no tak, ale kto tam pracuje w tej chwili? No kto z nimi pracuje? Przecież to jest ta właśnie, i tu pada tego, przecież to jest ta słynna właśnie zaciąg, przecież ta wyższa kryterium, pamiętajcie Państwo piramidę Kaczyńskiego, to jest piramida potrzeb Maslowa, o tym, że ludzie tam mają od podstawowych potrzeb do coraz ta szerszych w podstawie, to jest hierarchia potrzeb ludzkich i jest piramida Kaczyńskiego, to, która pokazuje, z kim on się otacza, to znaczy po prostu w tej piramidzie Kaczyńskiego nie ma ludzi kompetentnych. Tam są tylko ludzie, którzy albo biorą udział i tworzą jego prywatny dwór, nazwijmy go roboczo rewią, albo ludzie, którzy właśnie to są pochlebcy, to są tego. Tam nie ma miejsca po prostu na ludzi kompetentnych. I potem dochodzi do takiej sytuacji, w której potrzeba kogoś, kto się zna na robocie. No, pal licho, jak ośmieszają siebie tylko jako instytucja wywiadu i firmują po prostu najgorszy sposób rozwiązywania problemów od... wiecie Państwo, to jest tak, że wywiad powinien rozwiązywać problemy. Wywiad powinien przede wszystkim nie dopuszczać do problemów i ostrzegać polityków. To tak jakby powinien być, to powinien funkcjonować. To jest taka instytucja, która kradnie informacje, kradnie pieniądze, ale zwykle... W własnym kraju. Nie, ale właśnie, to jest ta różnica, że nie powinna tego robić we własnym kraju, tylko w innym. I najlepiej jeszcze w kraju, który jest nieprzyjazny dla nas, żeby w razie wpadki nie było jakichś problemów. I oni, tymczasem oni po prostu robili te rzeczy takie, no w Polsce robili w myśl zasady, że po co będziemy iść gdzie indziej, skoro tutaj nikt nie pilnuje, tutaj w Dziach są zamki Yeti, wiecie, no w ogóle to jeszcze w ogóle nie zamykane, no to po co szukać gdzie indziej. Szanowni Państwo, zobaczycie teraz, że z pewnością w telewizji nie będziemy już mieli tego festiwalu Für Deutschland. Przecież to jest tak jasne, to co oni robią, to jest tak proste do zobaczenia przez wszystkich,
Mimo tego dalej tę propagandę sączą. Teraz, szanowni państwo, no, człowiek, który ma się zajmować naszymi złotówką, czyli prezes Banku Narodowego, nasz drogi Jastrząb, ostatnio udziela wywiadu i mówi o teorii spiskowej, że Donald Tusk na siłę musi wprowadzić euro, ponieważ on ma za to obiecane jakieś stanowiska. Ludzie, Tusk był premierem Polski, był, można być prezydentem Europy, tak to można no określić. No tak, szef Rady Europejskiej to tak. jest odpowiednik. Jakie ma jeszcze obiecane stanowisko? A kim był Glapiński do tej pory? No ludzie, no. Tomek, ale to już jest jakby powiedzieć szczegół. No, mówimy o panach, których trzeba teraz lokalizować. Na pewno człowiekiem, który jest tutaj największą rzecz ma do... Najwięcej będzie musiał się wykazywać, żeby udowadniać, że nie... Morawiecki. Natomiast no, pytanie jest takie właśnie, to jest ten nieformalny ciąg władzy. To znaczy... Sam jestem ciekaw, powiem ci szczerze, kiedy ta informacja o zanieczyszczeniach dotarła do Jarosława Kaczyńskiego. To jest bardzo ciekawe. I ta twoja akcja o tym, żeby właśnie pokazać, że za informację, że tą informacją dysponował na przykład pan prezes Kaczyński odpowiednio wcześniej, to byłaby informacja kluczowa także dla jego wizerunku jako polityka odpowiedzialnego, którym oczywiście nie jest. Natomiast kto oprócz Morawieckiego? No wszyscy ci, którzy powinni byli wiedzieć. No pytanie jest takie, kiedy się dowiedział Kamiński, albo kiedy przyszło to na biurko Kamińskiego. Gdzie jest Kamiński? A gdzie jest Kamiński? Ja nie widzę Kamińskiego teraz. No bo wiesz, no, upał jest, a w upały to wiesz, to poziom się dłużej trzyma. Zakamuflował się nad Odrą i on tam z ukrycia pomaga. Tak, on prowadzi działania po prostu, osobiście prowadzi działania rozpoznawcze. Przesłuchuję ryby, teraz tak. W każdym razie, drodzy państwo, to jest najważniejsze w tej chwili. Już nawet nie to, kto zatruł, bo to się ustali. Oczywiście oni będą pewnie podejrzewani, że jeżeli to są firmy powiązane z nimi, jak twierdzą w internecie, albo firmy nawet państwowe, jak też niektórzy wpisują, a oczywiście to są kwestie tego, które trzeba zweryfikować. No z naszego punktu, biorąc pod uwagę, że całe rządy PiS, to też jest ważne, drodzy państwo, rządy PiS zerwały z taką tradycją i to zresztą i też obowiązkiem prawnym, nie odpowiadają praktycznie dziennikarzom na pytania, jeżeli to nie są pracownicy, bo to nie dziennikarze, tylko że jeżeli to nie są pracownicy mediów PiS, to nie dostają żadnej odpowiedzi. Po prostu. Myśmy, drodzy państwo, od pana Mariusza Kamińskiego i jego rzecznika otrzymali pismo wtedy, kiedy napisaliśmy pismo do Mateusza Morawieckiego. To wtedy nam jedno pismo nam Mariusz Kamiński odpowiedział. No, to będę i to nie na temat do końca. I to nie, znaczy w ogóle nie na temat i w ogóle nie odpowiedział na pytania, natomiast przynajmniej coś odpisał. Natomiast tak, to było na zasadzie, że poskarżyliśmy się do pana, który nie lubi, bo pan Mateusz Morawiecki przyłaził do pana Jarosława Kaczyńskiego i mówił, że to jest niefajnie, jak on przychodzi w środę, a pan minister jest po prostu nawalony jak Messerschmitt i on by chciał go zwolnić. I on miał swojego kandydata nawet, który był z tej ekipy, no to nazywamy tego byłego szefa Agencji Wywiadu Grzegorza Małeckiego, no to Wąsik z Kamińskim, jak się o tym dowiedzieli, to postawili panu Małeckiemu zarzuty, znaczy doprowadzili do postawienia zarzutów, żeby go ukarać za to, że pan Mateusz Morawiecki śmiał pomyśleć. Oczywiście potem zaczęli spiskowe teorie i biedny pan pułkownik Małecki skończył, Tomku, jako nasze źródło informacji. Tak. Jest biedny oskarżony o to, że ujawnił nam niejawne informacje na temat niejakiego handlarza bronią, bo tak twierdzi przynajmniej Wąsik w rozmowach ze swoimi podwładnymi, mówiąc o tym, że zawsze uważał, żeby nie wpuszczać tego farbowanego lisa. Więc panie pułkowniku, jest pan farbowanym lisem. Natomiast wracając do... Wąsik, mimo tego, że opaliłeś się na flagę, czoło białe, reszta czerwona, to od tego nie bierz mądrzejszy. Naprawdę, to tylko mogę się pośmiać. Naprawdę, to nie. Ale wiesz, no... Słuchaj, skoro Bozia mózgu nie dała, no to wiesz, Wąsik, wiesz, może Wąsik, wiesz, pracuje na... A, rozumiem. Żeby ładnie wyglądać. Czyli to pokazuje poziom oleju. No to tam, to nie jest stan.
Rzeczywiście, to jeżeli chodzi o to, to nie jest stan. Tam to nie jest stan. W każdym razie pytanie jest takie, kiedy wiedział Kamiński, kiedy wiedziały służby? Nie, I Kamiński chyba dlaczego? wyłączył z tego, Janku. Nie, No naprawdę. to ty, okej, no dobra. Kiedy dowiedziały się kierownictwo służb, to może Wąsik, no bo on jest przytomniejszy. O, prędzej. Kiedy tam była informacja i dlaczego nie podjęto działań? Pytanie jest takie, czy istnieje jakieś pismo sugerujące na przykład wysłanie alertu RCB? Bo to też jest ciekawe. Oni tego alertu nie wysłali tylko z jednego powodu, żeby nie zwracać uwagi ludzi na to, licząc na to, że to może jakoś spłynie. To jest właśnie, to jest takie ich, ja to jeszcze raz, któryś raz powtarzam, że to Za trzy. wszelką cenę trzymali się tego, żeby mogli 1 września ogłosić ten raport Mularczyka. I to im Ale to nie jest pasuje. tam ten raport Mularczyka, to wiesz, tam, że to jest kurwa śmiech. Przepraszam, już No, przepraszam daleko. za ten brzydki wyraz, ale to jest śmiech na sali. No. No to jest po prostu. Wiedzą, ogłosili to jest w ten sposób, że po 7 latach rządów ogłosili żądanie odszkodowania za. Ogłoszą żądanie odszkodowania za drugą Potrafili wojnę. zaatakować Słuchaj, w sytuacji, w której powstańców za oko. Wszystko potrafili. Tomku, myśmy im podali konkretny przykład. Volkswagena. Nieprzedawnione roszczenie, faktyczne roszczenie, które musi zostać spłacone, jeżeli zostanie podniesione. Dlaczego tego nie podnoszą? No może teraz Dlatego, właśnie. że chodziło od samego początku, chodziło tylko i wyłącznie o propagandę, o gonienie króliczka, bo oni wiedzą, że tego króliczka, czyli tych odszkodowań od Niemiec nie dostaną. Takie odszkodowanie to można byłoby dostać, gdyby się zbudowało międzynarodową koalicję. Ja podpowiadałem w paru publikacjach. Jak chcecie, to trzeba pójść do ekspertów. Eksperci to są żydowskie kancelarie z Nowego Jorku, które jakby przyjść do nich 7 lat temu i powiedzieć, że jest taka sprawa, to oni by się pochylili i myślę, że tych 800, tego biliona dolarów to by nie zrobili, ale może kilkanaście miliardów to może by wyciągnęli, no bo oni słyną z tego, że oni tworzą takie akcje, które na zasadzie już po prostu męczony człowiek to im po prostu rzuci pieniądze, aby tylko mieć już od nich spokój. Ja wiem, że to jest niepopularne, ale oni bardzo pomogli organizacjom ekologicznym. Naprawdę Ale nie, przychodzą no, czy oni mają know-how i po prostu i. i tam, wiesz, no, w Stanach Zjednoczonych jest trochę inne podejście, bo w Stanach Zjednoczonych procesy się na przykład płaci po połowie. Mało osób o tym wie, że Szwajcaria zapłaciła odszkodowania za rzekome wykorzystywanie mienia ofiar przejmowania tych po Holokauście, którego, uwaga, komisje powołane nie potwierdziły takiego. Co ciekawe, uwaga, drodzy Państwo, okazało się, że więcej pieniędzy martwych ofiar Holokaustu jest na kontach w systemie bankowym w Stanach Zjednoczonych niż w Szwajcarii. Tylko że tamte kancelarie to znają proporcje i nikt nie powszedł tego, żeby nie wpadł do pomysłu na to, żeby żądać od Stanów Zjednoczonych jakichś odszkodowań. Tam idea była taka, że wzbogacili się na tym, bo umarły osoby zostały zamordowane i nikt nie odebrał depozytów, nikt nie odebrał ubezpieczeń, i to są pieniądze, które oni chcieli odebrać jako, nazwijmy to, moralni duchowi spadkobiercy wymordowanych Żydów w Holokauście. I nie miało to żadnych ani podstaw prawnych, ale przede wszystkim od razu mówię, w toku badania wyszło, że więcej tych kont jest w Stanach Zjednoczonych, ale tam oczywiście nie poleźli. To się śmieli się tam z tego różni ludzie, właśnie podkreślając, że mają instynkt samozachowawczy i nie drażnili dużego gracza, takim jakim są Stany Zjednoczone, czyli właśnie to wszystko jest, drodzy Państwo, taka brutalna gra wpływy. Sugeruje, I że oni. Mularczyk nie dorównuje najlepszym korporacjom Nie, amerykańskim. Jest wyższa słuchaj, tak, wskaźnik. w czym? Właśnie to jest pytanie takie, drodzy Państwo, że nawet jak masz czasami jakiś pomysł, to żeby miało to realne szanse wykonania, to trzeba pójść do fachowców. Oni od samego początku wiedzą, że nic z tego nie będzie. Tylko To jest PR. tak, oni po prostu traktują swój elektorat jako idiotów, którym się po prostu rzuca taką kość i Zamiast jedziemy. KPO będą olbrzymie pieniądze od Niemiec. Tak, Za karę zamiast. Niemcy zapłacą. Tak. Sometimes in the future, czyli kiedyś w przyszłości i to się nigdy nie stanie. Drodzy Państwo, w każdym razie. Jeżeli chodzi o PiS, ja bym powiedział raczej no more, no future. Tak. No more future. Mamy, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego i PiS, to rzeczywiście eksperyment dobiegł końca. Miejmy nadzieję, że pacjent przeżyje, bo to tutaj jest ta sytuacja tak. Przeżyjemy. To jest tak, w sumie wiesz, jedną okupację, drugą okupację, 50 lat komuny, to 7 lat Jarka.
Ale to wiesz, już Zobacz, pacjent. szlachta potrzebowała 300 lat, żeby nas, tak rozumiesz, rozgonić, a Jarek 7, to powiem ci nieźle. To jest nie, znaczy Jarosław Kaczyński po prostu zniszczył to par, to nawet nie to już chodzi, ile rozkradli, ale obsadzili kluczowe stanowiska dyletantami, ludzi bez pojęcia. To jest, drodzy państwo, tak jak gdybyście lecieli Boeingiem, kolesiem, który kurs pilotażu Boeinga zrobił przed komputerem na symulatorze w domu. I to jest Zrobił mniej. coś, czego nie zrobili Niemcy. Spustoszenie moralne Niemcy A to chcieli zrobić. swoją drogą. A czy to jest tak, że oni weszli w ten system sowiecki? To kiedyś Józef Mackiewicz, pisarz, brat Stanisława Kata Mackiewicza, mawiał, że okupacja niemiecka, Niemcy robią z Polaków bohaterów, a Rosjanie robią gówno. I to Tak. właśnie wynikało właśnie z tego systemu, że Rosjanie łamali charaktery i kazali się cieszyć na okupację i tym podobne rzeczy. I to właśnie robi PiS z ludzi, to znaczy nagradza najgorsze cechy, czyli nagradza zdradę, donosicielstwo, nazywa to rozsądkiem. Mianuje miernoty debili, tak No powiem. niestety tak jest. No i jeszcze sprawia, że one czują się Czuję. wyróżnione, czują się, mało tego, chodzą i opowiadają z poważną miną, no bo to jest taka redukcja dysonansu poznawczego, no, że widzą takich na przykład ludzi. No nie za mądrych, którzy publicznie, ale takich jak mających jakąś tam opinię artystów, bo oni tak gustują. Jan Pietrzak to jest doskonały wybór. No, jak się przez kilkadziesiąt lat było licencjonowanym propagandistą w systemie komunistycznym jako ten wentyl bezpieczeństwa, Oficerem KBW, oficerem politycznym. ale słuchaj, ja mam tutaj, wiesz, on po prostu już nie jest śmieszny. On jako człowiek w latach 80. on bywał śmieszny, bo nabijał się z władzy. Tym razem on nabija się z opozycji, ale robi to w sposób taki, że to nawet nie jest śmieszne. To jest po prostu żałosne. W 1968 śpiewał piosenki o tym, jak ludzie emigrują za No granicę. tak, no, znaczy emigrują, Przecież są wyrzucani, no. wyrzucani są. To są stare tego. Drodzy Państwo, tradycyjnie historia na weekend to jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. Polecam tutaj wiele artykułów, ale jest jeden mój ulubiony o tym, jak napadliśmy Niemców 104 lata temu i wygraliśmy z nimi wojnę. Były trzy powstania śląskie. Te trzy powstania zorganizowaliśmy na terenie Niemiec, wysyłaliśmy tam broń, żołnierzy, nasze zielone ludziki. A następnie tłumaczyliśmy Niemcom, że nic takiego nie ma miejsca i w ogóle opinii międzynarodowej, że jak mogą nas podejrzewać, żebyśmy my dążyli do oderwania tego, że jest plebiscyt. My oczywiście honorujemy plebiscyty, po czym organizowaliśmy kolejne protesty, kolejne przygotowania do powstań. To jest bardzo fajna historia, której nie wiedzieć, czemu nie ma na naszych podręcznikach. W naszych podręcznikach są tylko plany na cześć przegranych powstań, na cześć tych, które wygraliśmy. Jak chociażby właśnie śląskie powstania albo powstanie w Wielkopolsce. Ja zawsze mówię, że jacy zaborcy, takie powstania. To też trochę, że Niemcy sobie wychowali, drodzy państwo, wśród obywateli ludzi, którzy jak już zrobili powstania, to zrobili cztery powstania i wszystkie cztery wygrali. No Rosjanie to niestety, jak wychowywali sobie Polaków na tego, to jak ci robili powstania, no to dostawali w tyłek, no. Więc to też jest tutaj, drodzy Państwo, słynny niemiecki porządek, to nawet się realizował wśród powstańców. Swoją drogą naprawdę fenomenalna też historia o powstaniu w Wielkopolsce, bo po 120 tam 3 latach okupacji postawić armię 70-tysięczną w niespełna 10 dni, umundurowaną z logistyką, z dowództwem, tego naprawdę duże, fenomenalne osiągnięcie właśnie intelektualne. No i to oczywiście zamiast tego, to my świętujemy wielkie, jak to nazywają, wielkie zwycięstwo dobra nad złem, czyli Powstanie Warszawskie. Ja do tej pory, słuchajcie, przeżywam tą wielką myśl polskiej elity, którą nam mianował Jarosław Kaczyński. Co pani Julia Przyłębska miała na myśli, mówiąc, że w Powstaniu Warszawskim dobro wygrało ze złem? Bo ja nie wiem, czy ty znasz jakiś inny wynik Powstania Warszawskiego niż ja, bo ja powiem ci, że mija już 2 tygodnie, a ja jeszcze ilekroć o tym pomyślę. Wyrżnięcie intelektualnej elity narodu polskiego, to może dla pani Julii Przyłębskiej To ułatwia jej może, to drogę słuchaj, to dzisiaj. może dla niej to jest Ułatwia jej drogę zwycięstwo dzisiaj. dobra, bo wiesz. Mniej konkurencji, wiesz, w ogóle bez konkurencji, no.
Kiedyś Ziemkiewicz miał, w czasach, kiedy jeszcze był pisarzem, a nie politycznym sprzedawczykiem i prostytutką władzy, napisał opowiadanie gigantycznie złośliwe, opowiadające o tym, że jest taki komputer, który prognozuje przyszłość, co by się stało, gdyby nie było wojny w 1939. No i wtedy wszyscy nami rządzący politycy, wtedy z postkomunistycznej lewicy, to byli właśnie jacyś drobni przestępcy, rzezimieszkowie tam, etc. To było dowcipne. Natomiast to właśnie być może należy w ten sposób głęboko rozumieć myśl pani Julii Przyłębskiej, że śmierć ćwierć miliona ludzi, najbardziej takiej wartościowej, wykształconej, zamożnej, zorientowanej politycznie, świadomej części społeczeństwa, plus zniszczenie praktycznie całej stolicy, przynajmniej tej. Wiesz, taki Baczyński by przeżył. Tych Ale to przykładów już, ale to już, ale to wiesz, tam mocno. wiele, wiele osób, wiesz, tam wielu, wiesz, wielu lekarzy, wielu naukowców. Ten czasu by nam zabrakło, to No to naprawdę jest to i elita że intelektualna. ona nazywa to zwycięstwem dobra nad złem. No to jest, drodzy państwo, to jest naprawdę dużo, więc Zwróć uwagę, że nie zginęło dowództwo Armii Krajowej. Tam nie oprócz było. tego, drodzy państwo, polecam przewodnik prywatny po Islandii. To jest nasz dziennikarz Piotr Wudecki z wieści24.pl. Ludzie, Skandynawowie się różnią, a Islandczycy różnią się szczególnie. I to jest taka książka, ja powiem szczerze, do czasu przeczytania tej książki, to o Islandczykach to tylko wiedziałem, gdzie jest Islandia naprawdę i o tym, że tam jest bardzo duży odsetek szachistów, bo to jest społeczność, która liczy sobie około 300 tysięcy osób i tam, uwaga, jest już 10% Polaków. Trzeba było im ambasadę otworzyć, bo jest ich tam tak dużo. W każdym razie tam się zastanawiało poważnie, żeby polski był kolejnym językiem urzędowym na Islandii. W każdym razie warto naprawdę przeczytać, nawet jeżeli nie po to, żeby się wybrać, aczkolwiek jak kogoś stać, to na pewno warto, ale to jest droga impreza, szczególnie w pakietach, bo są różne pakiety. Można jechać samemu, można jechać, że tak powiem, po drogich hotelach. Warto przeczytać. Zapraszam również, drodzy Państwo, na nasz portal wieści24.pl. Tam stworzyliśmy dla Państwa naszą listę ponad 700 afer PiS-u. To jest tak, drodzy Państwo, że jak chcecie rano zaoszczędzić na kawie, to bierzecie naszą listę i czytacie, i Wam skacze ciśnienie w taki sposób, że nie musicie już pić kawy. Bo to jest takie przypomnienie, już ludzie zapominają o tym, że to właśnie na przykład ludzie związani z PiS-em dokonywali, uwaga, zaczynali od skoków, bo oni jak wzięli tą władzę, to jeszcze nie wiedzieli, jak oni mogą kraść i zaczynali na przykład od skoków, to nie jest żart, na kontenery PCK, z których to kontenerów PCK brali, okradali te dary dla najbiedniejszych i następnie wpłacali działkę na kampanię polityków PiS. No tak jak się to w mafii robi, że odpala się działkę bosą od każdego skoku. Jest to zrozumiała procedura, doskonale znana we wszystkich filmach o Na nowość, mafii. na nowość. Tak, więc wiecie, prześledzenie tego, bo ta lista jest stworzona chronologicznie, to Żeby znaczy mieć on. kryszę, trzeba dać skidkę. Tak. Tak, Skidka musi. ale widzisz, to jest tworzone. Ostatnio jednego z moich dalekich znajomych wyrzucono z jakiegoś, bo się nie spotkaliśmy wiele lat, wyrzucono z jakiegoś stanowiska w PiS, znaczy z władzy PiS, no Wiem, po. i chodzą ploty, dlaczego go wyrzucono. No jedna z plot właśnie mówi, że wyrzucono go dlatego, że kradł, na co drugi mówi, nie, niemożliwe, za to się nie wyrzuca w PiS-ie. I drugi prostuje, wyrzuca się za to, że się kradnie i że się nie oddaje działki do partii. Ano tak. Że tam, wiesz, po prostu tam jest jakiś taryfikator i trzeba po prostu odpalić. Ja nie wiem, Jasne, oni o tym mówią w ja mediach. nie wiem, jak to, wiecie Państwo, nie doszliśmy niestety do tego momentu, żebyśmy dowiedzieli się, w jaki sposób jest to zbierane i gdzie jest ten właściwy skarbiec, No natomiast w Polsce była wielka afera o weksle, które Leper kazał podpisywać działaczom samoobrony i że chciał pieniądze, jeżeli by zmienili partię i kazał im płacić za to, że otrzymywali jakieś stanowisko. no, Teraz to jest. ale nie, czy to To była weksli nie wielka wiemy. afera, O wzruszyła. wekslach nie wiemy, ale o tym, że członkowie tych wszystkich partyjnych spółek wpłacają na PiS, to jest wystarczy otworzyć na Na kampanię. To jest Morawieckiego, na Horałę, to tak. oficjalnie. I drodzy państwo, tu ja bym kiedyś na przykład liczę, bo to były właśnie bardzo już poważne analizy prawne, że jest to zwyczajna łapówka.
I to pewnie się do tego wróci do tej całej sprawy. Jeszcze na koniec oczywiście polecę naszą książkę Kamiński, książka biografia o tym, dlaczego części między innymi trzyma poziom niż pion. Książka dostępna na stronie capitalbook.com, to jest księgarnia internetowa, a książka Piotra Wódeckiego jest dostępna na stronie wydawnictwa Muza. Muzakom.pl do nabycia. A oprócz tego, drodzy Państwo, polecam wideobloga mojego brata Aleksandra Pińskiego. Tam są na razie dwa materiały. To nie jest blog polityczny, ale na pewno będziecie Państwo, jeżeli lubicie materiały z wiedzy, usatysfakcjonowani. Tam jest materiał na przykład o tym, jak zostaliśmy potraktowani. Wszyscy mówią, że nas świetnie potraktowali, zredukowali nam długi po PRL-u. No to jest zła wiadomość, drodzy Państwo. Otóż Niemcom po II wojnie światowej, tym złym Niemcom, którzy dopuścili się tylu zbrodni, mieli reparacje za I i za II wojnę światową, odpuszczono znacznie więcej i dano z nim znacznie lepsze warunki spłaty niż Polakom po upadku PRL-u. A przecież, jak uczył nas Jeffrey Sachs, którego cytuje mój brat, jego zdaniem w ogóle nie powinniśmy byli spłacać tych długów, dlatego że długi zaciągali dyktatorzy, nie wybierani demokratycznie, i te państwa, które pożyczały dyktaturze, ponosiły ryzyko, że pożyczają ludziom, a takim, a nie innym. To wiecie, drodzy państwo, to jest tak trochę, jakby się do waszego domu wprowadził gangster. Gangster pożyczył pieniądze od sąsiadów i następnie został gangster wyrzucony, a sąsiad przychodzi i mówi, że tutaj był taki facet, któremu ja pożyczałem pieniądze i chciałem, żebyście wy oddali. Tak, z grubsza tak to wyglądało. Drodzy Państwo, zapraszam na wideobloga Aleksandra Pińskiego, a Państwu mówię do widzenia.